Jeżeli mijający rok był pomyślny, a nadchodzący zapowiada się jeszcze lepiej, to jego świętowanie można przedłużyć do walentynek. Tak właśnie było w gminie Dopiewo. Noworoczna gala była okazją do podsumowań, życzeń i wręczenia nagród dopiewskiego filara. W karnawałowy nastrój wprowadził gości duet jazzowy Jacek Szwaj i Jan Adamczewski. Romantycznie zrobiło się po występie grupy tanecznej Art Dance. Po takim wstępie przyszedł czas na podsumowanie 2019 roku. Najpierw filmowe. Jak fajnie, nie pada deszcz, ale czad. Dobre słowo do relacji dołożył wójt gminy Dopiewo. W zeszłym roku udało nam się zrealizować wiele fajnych inwestycji, fajnych, tak zwanych twardych, związanych z budową sali gimnastycznych w Konarzewie i w Dąbrowie. Realizowaliśmy również inwestycje drogowe. Drogi są oczywiście potrzebne, ale też zyskaliśmy komunikację ponadlokalną, krajową, czyli wybudowanie węzła S5, które spowodowało, że gmina Dopiewo będzie się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać. Myślimy tutaj o tym, o przedsiębiorcach, którzy coraz chętniej lokują swoje interesy na terenie gminy Dopiewo, a to powoduje też, że tworzą się nowe miejsca pracy, jak również rosną wpływy do budżetu gminy. A to pozwala z kolei realizować potrzeby naszych mieszkańców, a czasami nawet ich marzenia. Marzenia swoje i innych mieszkańców spełniają pasjonaci, społecznicy, wybitne osobistości, które zasłużyły na nagrodę dopiewskiego filara. Polega to na tym, że poszczególni mieszkańcy mogą zgłosić swoje kandydatury. Wygląda to różnie. Są to osoby, które reprezentują przedsiębiorstwa, firmy, są to ludzie spokrewnieni. Po prostu te osoby, które uważają, że warto zgłosić daną osobę z uwagi na to, że jest rozpoznawalna w środowisku, ma hobby, potrafi wiele fajnych rzeczy zorganizować, zrobić. Tych kandydatur jest wiele. W kapitule zasiada nas kilka osób, każdy ma swoje typy, każdy ma swoje priorytety, ale oczywiście musimy dojść do konsensusu, wybierając te osoby, które w opinii nas wszystkich są najlepszymi kandydatami do danego typu filara. W kategorii ambasador statuetkę odebrał Zbigniew Kopras. W żyłach Zbigniewa Koprasa zamiast krwi płynie benzyna. Wielki miłośnik motoryzacji swoją przygodę zaczął od dwóch kółek. Pasja związana z motoryzacją rozpoczęła się od momentu, jak tata mi kupił w Dopiewie od swojego kolegi, pana Anioły, który był u nas agronomem, komara, którego w worku przyniosłem.
na plecach z dopiewca i tego komara zrobiłem i później kroki moje nastąpiły po skończeniu szkoły podstawowej do zespołu szkół samochodowych na Ratajach, gdzie skończyłem akurat szkołę zawodową, a następnie technikum, a w szkole zawodowej robiliśmy akurat różne motocykle, naprawialiśmy, miałem taki mały serwisik, gdzie robiliśmy komary, WS-ki kolegom, klientom. A jak żeśmy poszli do technikum samochodowego, to zaczęliśmy robić, naprawiać samochody. Naprawa motocykli i samochodów z zawodu stała się pasją. Zbigniew Kopras zaczął kolekcjonować motocykle, motorowery, rowery i samochody. W jego zbiorach jest ponad setka pojazdów z różnych epok i stron świata, choć dominują perły polskiej motoryzacji. Trzy rzeczy, które mi się udało w życiu zrobić. Pierwsze, robię to, co lubię, czyli siedzę w starych samochodach, naprawiam samochody, pomagam. Dwa, kupiłem Cadillaca od kolegi, zbudowałem sobie Harley'a. I w tym momencie byłem spełniony, można powiedzieć, w życiu, ale przyszła taka, zapaliła się lampka w tunelu i mówię, Kopras, kup to, od czego zacząłeś. No i zaczęło to się zbieranie akurat tych motocykli i motorowerów. Zbigniew Kopras założył fundację Centrum Motoryzacji Historycznej i w rodzinnym Fiołkowie utworzył Muzeum Sztuki Inżynierskiej, odwiedzane przez setki zwiedzających. Laureat szkoli młodzież w trudnym fachu mechanika motocyklowego i rekonstruktora pojazdów zabytkowych. Organizuje liczne rajdy i imprezy, m.in. motobabki oraz zlot dostawczaków i motorowerów z PRL-u. Jest bohaterem licznych filmów i reportaży zrealizowanych przez lokalne i ogólnopolskie stacje telewizyjne. Swoje miejsce na ziemi znalazł w Fiałkowie, gdzie mieszka od prawie pół wieku. To jest nasza ojczyzna i tak wszystkim opowiadam, że akurat Poznań jest koło dopiewa. I wszyscy tak trochę się śmieją, a teraz po prostu mieszkamy w takim fajnym punkcie. Dawniej to byliśmy akurat za ściankiem świata, w latach 60. dopiero tam wszyscy się, jak do szkoły chodzimy, ze mnie się śmiali, Kopras, to co, spóźniły się, to się szyny wymalowali, czy się szyny wygły. A teraz jesteśmy, można powiedzieć, w centrum uwagi. Laureat dopiewskiego filara w kategorii ambasador, pan Zbigniew Kopras. Tytuł ambasadora gminy zobowiązuje. Nie zdawałem sobie sprawy, ale teraz dopiero to doświadczyłem i stwierdziłem akurat, że trzeba jeszcze więcej pracować, żeby naszą gminę rozpropagować w świecie. No, przyjeżdżają do nas akurat też między innymi znajomi motocykliści, dowiedzieli się, nie wiem skąd, z Nowej Zelandii. Przyjechało 6 chłopaków. Mówię, panowie, a tu tak przyjaznym jeszcze jesteście. Nie wiem, przyjechaliśmy do ciebie obejrzeć, bo masz dużą wiedzę, masz dużo rzeczy akurat, a potrzebujemy do niektórych motocykli polskich części. Dopiewski filar w kategorii animator trafił w ręce Bogdana Maćkowiaka. Bogdan Maćkowiak większość swojego życia poświęcił pomocy osobom niepełnosprawnym. Z myślą o nich w 2000 roku założył Stowarzyszenie Promek. Zebrała się grupa rodziców, 15 osób, no i postanowiliśmy stworzyć stowarzyszenie, założyć na rzecz osób niepełnosprawnych, których wiedzieliśmy, że w gminie Dopiewo, Komornikach czy ościennych gminach Stęsze, Bóg jest bardzo dużo osób niepełnosprawnych. I tak się rozpoczęło od szukania pomieszczeń i udało nam się to pomieszczenie pozyskać od władzy gminy Dopiewo w Dopiewcu. Zainteresowanie udziałem w warsztatach przerosło wszelkie oczekiwania. Koniecznością stało się znalezienie nowego miejsca. Udało się w Konarzewie. W PPGR-owskim budynku dzięki pracy i determinacji prezesa i jego współpracowników przy wsparciu gminy Dopiewo powstał największy warsztat terapii zajęciowej w powiecie poznańskim. W sumie mamy 11 pracowni. Mamy pracownie różnego rodzaju, dostosowane do osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami, z upośledzeniem. Także jest pracownia gospodarstwa domowego, pracownia technik różnych, pracownia komputerowa, pracownia plastyczna, mamy pracownię ogrodniczo-bukieciarską, mamy pracownię muzyczno-teatralną i mamy cały pion rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którym tutaj się zajmują specjaliści.
Podopieczni warsztatów nie zamykają się w czterech ścianach. Jeżdżą na wycieczki, biorą udział w zawodach sportowych, festiwalach i konkursach. Te opinie są największą nagrodą dla prezesa stowarzyszenia. Bardzo miły, uczynny, pomocny i że dzięki niemu mamy dużo wyjazdów, dużo wycieczek. Lubię malować obrazy, święte koku tańca. Tu mam kolegów, koleżanek, wszystkie panie lubię i mi się podoba. Widzę ten uśmiech osób niepełnosprawnych na co dzień i to daje satysfakcję taką, że człowiek lubi to robić, że widać, że oni się cieszą z tego i jak zdobędą jakieś puchary, przychodzą do mnie z radością. Laureat Dopiewskiego Filara w kategorii animator, pan Bogdan Maćkowiak. W moim działaniu mam wiele takich projektów w tej chwili, które chciałbym zrealizować. Pierwszym to takim jest hostel dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że na chwilę obecną jest to potrzeba, którą rodziców wychowuje osoby niepełnosprawne samotnie. Samotnie w związku z tym, że ani do szpitala nie mogą iść w jakiś sposób, ani nie mogą nigdzie wyjechać do sanatorium, a taki hostel by nam załatwił sprawę właśnie umieszczenia tych osób na tydzień, dwa czy dłużej. Na nagrodę Super Filara zasłużył Albin Marian Czekalski. Albin Marian Czekalski urodził się w Zakrzewie i całe swoje życie spędził w tej miejscowości. Zasłużony rolnik i społecznik, od 40 lat jest sołtysem Zakrzewa, co czyni go nestorem wśród wielkopolskich sołtysów. Przez 4 dekady obserwował, jak zmienia się jego rodzinna wieś. Zaczynałem od 4 ulic. Dzisiaj ponad 40-50 ulic. Także już to, no nie to Zakrzewo, bo bardzo jest rozbudowane właśnie przez nowych mieszkańców. Tu są piękne tereny, bo mamy las, mamy tutaj dużo przecież tego zieleni wszystkiego, także tu do nas mieszkańcy spod Poznania, tych okolic wszyscy tu ciągną. Zdaniem laureata praca sołtysa to powołanie. To trzeba lubić, a przede wszystkim trzeba lubić ludzi, chętnie z nimi rozmawiać, wysłuchiwać problemów i służyć pomocą. Taki właśnie jest Albin Marian Czekalski. Moja praca polega na bardzo szeroki kontakt z mieszkańcami. Czym większy kontakt będę miał z mieszkańcami, no to że to wszystko jakoś się układa w to przede wszystkim. Mamy dużo nowych mieszkańców. Staram się z tymi mieszkańcami tego jak najwięcej spotykać. Przez to, że roznoszę decyzje podatkowe, chodzę od domu do domu, no i z każdym rozmawiam. Jak się ktoś coś o to pyta, to na wszystko odpowiadam. Działalność sołtysa Zakrzewa wykracza znacznie poza jego obowiązki. Albin Marian Czekalski angażuje się w sprawy społeczne, życie parafialne, wspiera ochotniczą straż pożarną. Organizuje imprezy, spotkania, dożynki i festyny. Był jednym ze współinicjatorów powstania sztandaru sołtysów powiatu poznańskiego oraz sztandaru sołtysów gminy Dopiewo, który uświetnia uroczystości gminne i regionalne. Wszystko z miłości do swojej małej ojczyzny i jej mieszkańców. No tak, żebym nie zamienił na nic. Czuję się bardzo związany z tym miejscem. Zżyłem się raczej z mieszkańcami, z tą wsią tutaj i przez to mi tutaj jest dobrze. Laureat Dopiewskiego Filara w kategorii Super Filar, pan Albin Marian Czekalski. No, bardzo dużym zadowoleniem, że jednak ktoś docenił moją pracę po tylu latach. No ale jestem bardzo za to im podziękowałem i mam nadzieję, że jeszcze dopóki mi starczy sił, to będę jeszcze się tą gminą trochę zajmował. Dzięki takim osobistościom jak laureaci Dopiewskich Filarów, gmina jest jedną z najprężniej rozwijających się nie tylko w regionie, ale i w całym kraju.
Gmina jest bardzo prężnie zarządzana i ma bardzo dużo przedsiębiorczych mieszkańców, bo jak się słyszy, co oni tutaj robią i jak działają, zdobywając te filary, prawda, to naprawdę należą się duże brawa. Fantastyczna gmina, fantastyczny wójt, fantastyczni radni i dużo takich społeczników tutaj w tej gminie jest. Kandydatów na ambasadorów nie brakuje. Malwina Jasińska jest uczennicą 4. klasy szkoły podstawowej, a już ma na swoim koncie wygraną w konkursie Golden Classical Music Awards i występ w nowojorskiej Carnegie Hall. Swój talent zaprezentowała też podczas noworocznej gali. Malwina Jasińska. Panie wójcie, jeszcze przyjdą takie czasy, że będą wszyscy pytali, a gdzieś może pan wójt nie ma autografu Malwiny? W swoim drugim występie Ogniste Tango zatańczyła grupa Art Dance. I wreszcie przyszedł czas na koncert Gwiazdy Wieczoru Hanny Banaszak. Artystyczną część gali w magiczny sposób zakończył iluzjonista.